Cześć wszystkim od Teci z kawiarni Needed Coffee w Krakowie. Zostało dokładnie parę dni do targu w Krakowie, jarmark krakowski, na który ja idę. Tu się kołnierz tak nieładnie się zagiął. I wszystkie, jak wiadomo, wypady dziwiarskie się zaczynają od tego, że musimy jakby sobie ułożyć ten nasz look, tą naszą stylizację, aby jakaś jedna rzecz to na pewno była wydziergana przez nas. I na ten krakowski jarmark welny ja zabieram się ubrać top, który powstał z Luxury Silk od Lens du Nord, ze sklepu Biferny, według projektu od Anne Wenzel i to jest Slanting Slip On. I zobaczcie, on jest już wyprany, jest już zablokowany. Będzie prucie, on jakby się nie wydłużył i się nie zmienił w szerokości. Nadal jest taki sam obcisły jak był, ale jedynie co, to ta długość na początku mi przeszkadzało i jak opowiadałam Wam, że zbyt mocno zamknęłam te oczka Italian Cast Off, dlatego będzie prucie, bo w długości jest zbyt długi, będzie prucie na poziomie gdzieś tu dołączałam piąty, ostatni motek i tu będę robić ściągacz, on zawiera niedużo rzędów, także szybko mi to pójdzie i będę się starać niemocno zaciągać te oczka ostatnie. I zobaczcie, jaki on ma kształt na samym dole, takim łukiem idzie, widzicie? I dlatego jakby po bokach się zbiera, bo po bokach są takie ścieżki oczek przekręconych, to jest taki inny ściek i chyba ten ściek bardziej ściska dzieninę, a ten jakby wydłuża. Ja patrzyłam u Anne Wenzel takie początkowe zdjęcie, jak ona zaplanowała sobie ten top i on jakby na dole jest linii prostej. Na zdjęciu u Anne tego nie widać. Powiem, że przed praniem ta dzienina była taka bardziej taka, że zachowywała kształt, gdy ją tak zgięłam. Teraz ona jest bardziej plastyczna, jest bardziej miękka, to jest 100% jedwab. Teraz ona jest taka lijąca, ale wszystko jedno. Top jest długi, dlatego troszeczkę po bokach mi nadal się faluje, robią się takie faltki. Tego nie chcę, no i chcę, aby ten top się kończył prawie nad paskiem, troszeczkę wchodził na pasek moich spodni, takich z dżinsów z wyższym stanem. Także teraz będę pruć i już się pojawię z Wami w dniu targów, albo nie, albo nawet wcześniej się pojawię, bo będą spotkania jeszcze przed targami. No i zdecydowanie, to był mój blond. Dlaczego po bokach tego topu miałam takie falowanie dzieniny? Bo za mocno zaciągnęłam te oczka na samym dole, sprułam kawałek, skróciłam ten top, mi się wydaje tak z 4 cm, zrobiłam ponownie ściągacz, zamknęłam już bardziej luźno i przy ściągaczu nie zmieniałam druty na mniejsze. Teraz ja Wam nie pokażę, jak się prezentuję na samym dole. Wy już to zobaczycie jutro, bo dziś jest piątek. Dopiero jutro ja w niego wskakuję i idę w innych dżinsach, z którymi top będzie się prezentować lepiej jakby na górze. Bo w tych spodniach te dżinsy mają taką falbankę mocną i są takie mocno oversize'owe, także nie da się ten top założyć jakby na wierzch tych dżinsów, będzie nieładnie wystawać. Długość już całkiem mi odpowiada, jest taki obcisły, ładnie na mnie leży, bardzo jestem zadowolona z tego projektu. Teraz się ubieram w inną bluzeczkę i idę na spotkanie do naszej kawiarni z jedną parą, najbardziej znaną w świecie dziwiarskim, zgadniecie czy nie? Za chwilkę już się dowiecie, na pewno jakiś kawałek nagram, ale chciałam Wam jeszcze pokazać ten top. I po tym, jak ja przerobiłam ten dół, sprułam, zrobiłam ściągacz na nowo, ściągacz troszeczkę kosił i na samym początku również kosił ściągacz, drutów nie zmieniałam, powiedziałam czy nie, że nie zmieniałam drutów na mniejszych i na mniejsze i namoczyłam dół tego topu, i położyłam do wyschnięcia. Wiem, że na jedwabiu
lepiej takie procedury nie wykonywać, że namaczać jakiś kawałek, bo na pewno zostają po wodzie takie ślady, ale tu jest inny jedwab i sam jakby dzianina nie jest gładka, także ja spróbowałam, nic nie widać, jest jednolity, jednokolorowy, no bo po prostu mi się wydawało, że on nie wyschnie całkiem, jeżeli ja go namoczę całkiem. Także taki trik i już widzimy się za chwilkę w naszej kawiarni. Musisz poczekać chwilę. No co, oni muszą to zaakceptować. Okej. Nie usunę. Widzieliście, tak? Przed chwilą piłam kawę w Nitet z Jolą Otulamy i z Simonem i oni wspólnie prowadzą markę The Knitting Box i będą również na targu. Także świetnie spędziliśmy czas. My już jesteśmy z Hugo na naszym osiedlu, idziemy do domu. Ja miałam piec ciasto dziś, bo napisałam, obiecałam Magdalenie z kanału Nocne Dziewiarka i się okazało, że ona przyjechała z Korsyki, z Francji i będzie na targach w Krakowie i ona powiedziała na swoim live'ie, ja właśnie oglądała jej live na Instagramie, że przykro, że nie będzie mojego ciasta. Ja napisałam, że ale chyba upiekę ciasto, wczoraj miałam dużo siły, dziś siły już nie mam, także będę przepraszać, że mi się nie udało upiec ciasto. Ale wszystko jedno, fajnie spędzimy czas i mam nadzieję, że mi się uda ją poznać na targach. I już jutro się spotkamy i się przywitam z wami już z targów. My już jesteśmy tu na targach. Dużo miejsca, dużo wystawców. Cześć. Cześć, cześć. My wybieramy guziczki na kardygan. Super. I Patrycja pomyślała, że fajnie by... Nasze pierwsze zakupy na Sztuki Studio. I udało się nam złapać guziczki. Patrycja wymyśliła, że na jej kardyganie będą guziczki różnokolorowe. Także w domu na pewno wam jeszcze pokażę wszystkie moje zakupy. A dziecko dostało balonik. Odwrotnie włożył, nie? I trzeba uciekać. Wiesz, człowiek zmęczony, nie? Tak pomysł, że tyle godzin drukowania, tyle godzin pracy, nie? A ten Magda jest włożony i koniec. Nie dało się go wyjąć, tak? Nie, nie ma opcji. Trzeba po prostu w kolejnym druku odwrócić ten Magda w drugim i wtedy to jest. No tak, no tak. Metkiem, tak? Aby na pewno się nie udało nic nagrać. No to jest. Aby wyszłaś stąd bez niczego, na pusto, ze samym stoiskiem. Zobaczymy, fajne, ale po prostu jestem... Mogę cię nagrać? Pewnie, nie wiem jak wyglądasz w tej porze. Ale... Dobrze wyglądasz, od razu cię widać z daleka. U nas przerwa po zakupach. Czekamy aż na kawie się skończy kolejka, mąż się zajmie dziećmi, a ja będę robić już prawdziwe zakupy, takie włóczkowe. Szaleństwo. Taki był plan, ale obecnie nie. Proszę pani. Thank you.
moje pierwsze włóczkowe zakupy i z tego powstanie top. I również ten sam top będzie wykonywać z włóczki polecanej, także będę porównywać włóczka dedykowana i włóczka, którą wybrałam sama ze sklepu Biferno. Złotych. I kartą zapłacę. Dobrze. Proszę bardzo. Если папа так делал... Ja też nie zrobiłam prawie żadnych. My już z dziećmi jesteśmy w domu. Spędziliśmy na targach 5 godzin. Na zakupy włóczkowe ja miałam tylko wyłącznie pół godziny, 30 minut. Dlaczego, to ja wam opowiem jutro, pokażę wszystkie swoje zakupy. I mąż jeszcze teraz już jest po 18, zbiera tam stoisko. Za kilka godzin się do nas dołączy. I muszę się wyciszyć, bo wyciszyć muszę się, a nie miauczyć. Także będzie teraz prawdziwy odpoczynek, a jutro to na pewno wam pokażę, co przywiozłam z krakowskiego jarmarku wełny. Ja już odpoczęta, już po targach, kolejny dzień. Emocje no, nadal są we mnie, ale już tak na spokojnie. Mogę wam pokazać, co zabrałam ze sobą z krakowskiego jarmarku wełny. I dużo tu tego, będę tak szybciutko opowiadać, bo na pewno jeszcze się spotkamy w najbliższym czasie z tymi klębuszkami. Będę z nich przerabiać letnie udziergi, bo teraz w tej chwili mam ochotę na letnie dzierganie. Będę testować włóczki, opowiadać wam o nich, będę testować nowe opisy, ale jeszcze powiem kilka słów w sprawie tego topu od N. Wenzel, że na pewno mi się chciało zrobić go jeszcze w drugim kolorze, w takim mocno zielono-żółtym. I spotkałam jedną z was na targach i właśnie miała ta pani już kupiony z Biferno ten Luxury Silk od Lens du Nord w tym kolorze, który ja bym chciała użyć jako drugi kolor, no taki ten sam top, ale pomyślałam, że to jest takie nudne przerabiać ten sam opis raz pod kolejny raz, że na pewno po prostu znajdę kiedyś taką mocno nasycony, taki zielony kolor, żółto-zielony i zrobię, ale jakiś inny projekt. Na targach nie miałam czasu znaleźć takiego koloru, bo być może ja wczoraj wam mówiłam, że na targach spędziliśmy 5 godzin, ale na zakupy włóczkowe ja miałam tylko i wyłącznie 30 minut. Dlaczego? Bo my musieliśmy się zamienić z mężem. On robił kawę dla was i ja czekałam, aż ta kolejka się skończy. On jeszcze pracował w parze z Justyną i on myślał, że jakby zaplanowano było tak, że kiedy kolejka się skończy albo będzie mniejsza, Justyna na barze zostanie sama, a on pójdzie się zająć dziećmi i ja wtedy na spokojnie zrobię zakupy.
Ale jedna godzina minęła, druga, my byliśmy od 11, targi się zaczęli o 10, byliśmy o 11, druga godzina, trzecia godzina i kolejka się nie zmniejszała. Cały czas, ja z tego powodu oczywiście bardzo się cieszę, cały czas stali dziewczyny i chłopaki po kawę do Knitted Coffee i mam nadzieję, że wszystkim smakowało. Ja też spędziłam albo 10, albo 15 minut w kolejce po swoją kawę, po swoje cappuccino. I co chciałam powiedzieć? Chciałam podziękować organizatorom tych targów, bo na pewno to były superowe targi. Się cieszę, że nareszcie się odbyli w Krakowie. Czekamy kolejnej edycji. Było mnóstwo ludzi, a ta przestrzeń, ta hala stulecia Krakowia, ona dawała możliwość, że nawet jeżeli było dużo ludzi i obłożone stoiska, ale pomiędzy stoiskami, jakby ten korytarz pomiędzy stoiskami, on był ogromny, także na pewno można było stać po środku i porozmawiać na spokojnie, nikomu prawie nie przeszkadzać, bo ja byłam z wózkiem. No, to było mniej wygodnie, a no, mieliśmy tylko i wyłącznie takie możliwości. Także jeszcze raz, ja już napisałam Ani z Knitting Nurse, że od nas z mężem dziękujemy za organizację tych targów, że my mieliśmy możliwość wziąć w nich udział i się cieszymy. I oczywiście pozdrawiamy i jak to, nie gratulujemy, a dziękujemy za te targi dziewczynom z Dziergajmy na polu z Krakowa i również z sklepu Włóczy Kijki. I teraz już przejdziemy. Pierwsze zakupy to ja zrobiłam prawie od razu po wejściu na targi i to byli guziczki, bo ja planowałam kupić jakieś ręcznie robione guziczki i wiem, że na poprzednich targach te guziczki były bardzo popularne i rozchwytywane. Teraz my złapaliśmy, właśnie no byliśmy o 11, jeszcze te guziczki były z firmy Na Sztuki Studio, dostaliśmy, o, tak wygląda ich logo. Kojarzycie chyba tą firmę, bo oni produkują takie blokery na skarpetki metalowe. Kupiliśmy guziczki. Spadł mi mikrofon. Mam nadzieję, że wszystko było słychać. Poprawię go i wrócę do Was. Ja Wam te guziczki pokażę z bliska w jednym z pięciu kolorów. Ich wybierała Patrycja i ona sama wymyśliła, że będzie mieć, ja już mam włóczkę na taki beżowy kardigan dla niej, mam w planach go zrobić na wrzesień do szkoły, do drugiej klasy. I Patrycja wybrała, widzieliście na nagraniu z targów, pięć różnych kolorów, ale kształt jest ten sam. I tu są guziczki ręcznie robione z firmy Na Sztuki Studio i jeszcze w prezencie, w takim pięknym niebieskim opakowaniu z taką metką Na Sztuki Studio, dostałam taki bloker. Taka zawieszka mi się wydała, ale Patrycja powiedziała, że fajnie by było wydziergać skarpetkę i używać tego blokera jako bombkę, jako zabawkę do zawieszenia na choinkę. I drugi zakup, który zrobiliśmy na targach, to ja miałam w planie podejść do Judyty z kanału Judyty Markle Photography, która robi ręcznie szyje torby projektowe i nie tylko torby. I ja chciałam podotykać tych toreb z musliny, z takiej tkaniny bardzo delikatnej, ale no, kiedy zobaczyłam na żywo, oczywiście bardzo mi się podoba ten sam kształt, ta delikatna tkanina, ale na pewno by przy kocie, on by chciał wejść do tej torby, na pewno chciałby sprawdzić, jak tam się wchodzi. No tam na pewno będą te niteczki powyciągane, dlatego ja zobaczyłam tą torbę w takie kwiatuszki i wiecie, mi się wydaje, że tu Judyta jeszcze używa jakiegoś perfumu, bo to tak ładnie pachnie. I ja wybrałam taką mniejszą, średnią torbę, która jest tu tak w taki sposób zaciągana na sznureczek. I tu jest metka i Judyta ma firmę, która się nazywa Ale Masz To Cudowne. Oczywiście wszystkie linki do wszystkich moich zakupów ja zostawię w opisie pod tym knitting vlogiem. Tak wygląda torba. Podszewkę ma taką beżową wpadającej w żółty. Są takie kieszonki osobne i nawet jest takie miejsce
na znaczniki. Tu jest taki jeden, ręcznie robiony przez Judytę. Mi się wydaje taki znacznik kolorowy w kształcie serduszka. Także pierwsze moje torby od Judyty i tu będą się znajdować moje letnie topy. Jakie topy? Potem, kiedy już mąż się zajął dziećmi, ja miałam 30 minut, ale w końcu spędziłam 45 minut na zakupy włóczkowe. Ja wcześniej miałam zaplanowane, na jakie projekty będę szukać włóczki i mniej więcej już widziałam, jakie gramatury włóczek potrzebuję. Ale tam jeszcze był taki słaby zasięg i musiałam tam chodzić i łapać ten internet, aby sprawdzić podlinkowany opis, ile klębuszków ja potrzebuję. Bo ja wypisałam, jakie włóczki, ale nie wypisałam, ile klębuszków, bo nie wiedziałam, że tam będzie bardzo słaby zasięg. I moja pierwsza włóczka z tego sklepu, ale wiem, że cieszy się bardzo popularnością wśród nas, to jest firma 7 Oczek, Agnieszka Ramel. I chyba Agnieszka była przy stoisku i dzięki niej udało mi się wybrać kolor i dopasować włóczkę. Ona miała w swojej ofercie dwie włóczki takie z składem, który pasuje do letnich udziergów. Popatrzcie, co ja tu mam. Nie chcę tak za bardzo szeleścić tym opakowaniem. Dlatego to opakowanie ja już odłożyłam poza kadrem i zobaczcie, jakie pracelki kupiłam. I popatrzcie na ten kolor. Mi się wydaje, że ten kolor będzie pasować. Właśnie chyba Agnieszka mi podpowiedziała, ja chciałam taki spróbować różowego, ale ona powiedziała, że chyba ten różowy nie będzie pasować pod mój typ urody. I ja ona powiedziała, że być może pani by chciała spróbować zielonego. Ja powiedziałam, że jestem otwarta, chętnie wypróbuję zielony, ale potem popatrzyłam na ten czerwony. I zobaczcie, jaka jest ta włóczka. To jest bardzo nietypowa włóczka. Po raz pierwszy widzę taką włóczkę. Już wam mówię, co to jest za włóczka. A co z tej włóczki powstanie? Muszę sobie przypomnieć. Powstanie top, który mi się wrzucił w oczy. Tu jest zdjęcie tego ażurowego topu. I chyba podobne topy dostawałam w prezencie od mojej babci, która mi dziergała, gdy ja byłam mała. I ten top mi się wydaje, że ja jeszcze, gdy na studia chodziłam, to też zakładałam, bo on był taki rozciągliwy, no i ja zawsze miałam tą taką samą standardową wagę, zawsze ważyłam 45 kg, dopóki nie urodziłam Patrycję. I zobaczcie, tak wygląda etykieta, 7 oczek. Ten precelek jest taki malutki, dlatego etykieta chyba jest za duża na taki malutki precelek. I to jest włóczka Summer 55%, to jest Tucson Sink Buret, 45% to jest bawełna, 100% taki letni skład. 50-gramowy precelek zawiera 180 metrów, kolor Red Hat. I ja mam takie 4 precelki. Mi się wydaje, że na ten top, na najmniejszy rozmiar jest polecane 3 precelki, ale tam ta włóczka ma troszeczkę inną gramaturę, chyba 165 metrów w 50 gramach. Tu jest 50 gram, 180. I jaka to jest nitka? To jest taka nitka, która się składa z dwóch grubszych i jeżeli nic się nie mylę, to jeszcze z dwóch cieńszych albo z czterech nici. Nie wiem, nie, tu chyba tu grubości się różnią. Wzdłuż jednej nici to się wstrącają, zobaczcie, takie pogrubienia. Zobaczcie, to jest jedna nitka i to jest taka, o, widzicie, grubsza. A dalej ona się zmniejsza, cienka, i tu znów takie pogrubienie i znów cieńsza. Ona się składa z czterech nici. Będę testować, będę próbować. Jakby, no powiem, jest taka jakby sucha, nie szorstka, a raczej taka sucha, inna. Dzięki temu, że to jest taki ten jedwab buret, ona jest na pewno rustykalna. Mam 4 pracelki. Bardzo mi się chce już zacząć, ale oczywiście będę zaczynać, kiedy skończę moje projekty, które są w trakcie. I jeszcze od kokonków dostałam taki bon, gdy mogłam wybrać tuż przy stoisku jeden prezent dla siebie. I wybrałam dla siebie nożyczki, bo wiecie, ja nie jestem po stronie chust, dlatego od razu
w moje oczy się wpadły te nożyczki, także mam nowe nożyczki i oni pójdą, bo oni nie są ostre, a są te takie tępe, bez ochraniaczy, pójdą do tej torby od Judyty i będą mnie pomagać w odcinaniu nici, w moich nowych projektach. Kolejny, co ja kolejnego kupiłam, już wam mówię. Ja będę robić ten sam top, który wam tu wyskakuje na ekranie. Ja nie pamiętam, jaki to jest kamisole numer i to jest chyba od projektantki My Favorite Things Knitwear, jeżeli nic się nie mylę. Ale ja pomyślałam, fajnie by było zrobić ten sam top z dedykowane włóczki i z zamiennika, z innej włóczki. Także od Biferno ja mam, teraz jeszcze powyciągam, bo na górze są te dedykowane włóczki. Od Biferno ja mam 4 klębuszki, nie będę wyciągać, bo to są na pewno takie delikatnie zwinięte klębuszki, bo to jest jedwab. I to jest już taki błyszczący, gładki jedwab, ale jest gruby. I to jest ta gramatura włóczki, która powstaje z nici podwójnie złożone, które jest dedykowane na ten top. Ona ma gramaturę 50 gram, 125 metrów. To samo, co w tym topie. Mam nadzieję, że wszystko poprawnie przeliczyłam, ale na pewno będę sprawdzać. I to jest chyba Be Fashion, mi się wydaje, Phoebe Fashion, Arkadia, włóczka Arkadia. Również wszystkie linki w opisie. Ona ma w sobie 50 gram, 125 metrów. O tym już powiedziałam. Ma taki jasno-beżowy, chłodny czy nie? Nie wiem, bo teraz mamy zachód słońca. 116, ten kolor beżowy. Ona nie ma dużo kolorów w swojej ofercie. Mam 4 klębuszki i to wychodzi taki... ile ono kosztuje? 20 coś albo 30, także niedrogo wyjdzie ten top. Jako zamiennik włóczki dedykowanej. Ta jest włóczka z Biferno i tu jeszcze leżą ciasteczko, włóczka z Biferno, 4 motki na mniejszy rozmiar. Już odkładam również, aby nie robić hałasu. I zobaczcie, jeszcze wyciągnęłam dziewczyny z krakowskiej jarmarki wełny. Jeszcze upiekli takie ciasteczko i też dostaliśmy takie ciasteczka ręcznie upieczone. Jeszcze jak widzicie, nie próbowaliśmy ich, nie otwieraliśmy. I druga włóczka. Muszę znaleźć paragon, bo nie pamiętam z której firmy i to jest... Tu napiszę z jakiej firmy, bo to jest jakby działalność jednoosobowa, mi się wydaje. Nie ma nazwy firmy, tylko imię i nazwisko prowadzącego tej firmy. Dedykowana włóczka na ten top to jest włóczka od Knitting for Olive. I projektantka poleca włóczkę Pure Silk od Knitting for Olive w połączeniu z Merino. Z Merino od Knitting for Olive. I ona ma na sobie ten top taki bardzo, bardzo mocno melanżowy. Ja pomyślałam, że fajnie, że ja uwielbiam ostatnio melanże, ale ja nie chciałam, aby ten melanż był bardzo, bardzo taki mocny, kontrastowy, na przykład jak, nie wiem, brązowy z beżowym, żółty z zielonym, ale chciałam dopasować kolory mniej więcej podobne. Nie było ich dużo na stoisku tej firmy, która tu się pojawiła wcześniej, od których kupiłam te klębuszki. I na najmniejszy rozmiar są polecane 2 klębuszki Pure Silk od Knitting for Olive i 2 klębuszki Merino. I Merino ma w sobie 50 gram, 250 metrów i Pure Silk ma w sobie 100% jedwab, również buret, taki rustykalny i też 50 gram zawiera 250 metrów. Ten kolor Wild Berries 96430 z Merino, a ten z jedwabia to jest Plum Rose i to jest kolor 97500, ale również wszystkie linki zostawiam w opisie. Także będzie taki top z dedykowanej włóczki. Ale ja się nagadałam i powiem wam, że ja miałam w planach jeszcze robić taki jeden top, tu się pojawia zdjęcie.
od knitting w oleju według ich opisu, ale z innej włóczki. I ja już znalazłam ten zamiennik tej włóczki i tam kupowali inni pani, a ja właśnie poszłam do kokonków i zapomniałam wrócić do tej włóczki i kupić ją. Także ja na pewno kiedyś zamówię, kiedy skończę te topy, ale wczoraj tak sobie przeglądałam swoje zakupy, myślę, nie, no czegoś brakuje. Albo nie odebrałam, bo ja ostatnio w naszej kawiarni naprzeciwko kupiłam kwiaty i miałam ich odebrać po powrocie z kawiarni i zapomniałam odebrać. I ta pani od sklepu, od kwiatka potem zaniosła naszym baristą moje kwiaty. I im dostaliśmy jeszcze prezent. Ja nie obeszłam wszystkie stoiska, bo ja miałam ograniczony czas. Z wózkiem to byłoby ciężko, z dwójką dzieci to byłoby ciężko. Ja raczej jak spędziłam, co ja spędziłam i robiłam na targi, rozmawiałam z wami. Ja poznałam tyle was i tyle do mnie podchodzili i od razu mówili, nie zostawiam komentarzy, ale oglądam wszystko. Nie zostawiam komentarzy, ale wszystkie vlogi oglądam. I bardzo mi miło. I jeżeli na przykład będziecie w Krakowie, to jest, no nie jest szansa, a że się nie wstydźcie, piszcie do mnie, ja chętnie się spotkam na kawę. Teraz jakby ciężko mi jest dopasować godzinę, aby z kimś się spotkać ze względu na małego, ale no się da. Jeżeli się bardzo chce, to wszystko się da. I dziękuję, poznałam was. Bardzo dziękuję. Ja też teraz mam ograniczony czas, także kończymy z zakupami. Jeszcze dostałam prezent ze sklepu Pimo.pl, te, którzy rozdawali dzieciom baloniki. Nie wiem, kto dostawał prezenty. Ten prezent przyniósł mój mąż. Dostałam takie próbniki takich sznureczków, chyba są takie syntetyczne, jeden jest błyszczący. Nie wiem, co ja mam z nimi robić, ale córka potrzebuje na warsztaty recyklingowe we wtorek włóczkę na te zajęcia. No i właśnie ja im oddam te sznureczki i jeszcze jakieś włóczki ze swoich resztek. Dostaliśmy takie, no to chyba takie dla dzieciaczków prezenty. Patrycja jeszcze tego nie widziała. Są takie breloki i właśnie Patrycja ostatnio jest bardzo zainteresowana brelokami. Być może jej się spodobają, nie wiem. I jeszcze tak, Pimotki, tak się nazywa firma. I dostaliśmy w prezencie, to ten prezent przyniósł mąż, spadło opakowanie, dwa lizaczki. Jeden dla mnie, drugi dla Patrycji i wisienka na torcie. Czekajcie. Ja potem oznaczę, że ten vlog nie jest polecany, nie może być oglądany przez niepełnoletnie, przez dzieci chyba. Jeszcze były ciasteczka, ale ciasteczka już otworzyliśmy. Wiecie skąd są te dwie butelki? Od Magdy. Od Magdy z Francji, z Korsyki. Dostałam dwie butelki wina. Z Francji. Comment ça va? Tak się mówi. Dziękuję. Na pewno ich kiedyś otworzymy, bo ja na razie jeszcze nie piję wina. Mam nadzieję, że do tego dojdzie jesienią, od września, od października, od listopada. Zobaczymy, jak nam to pójdzie z Hugo. Ale to było takie przyjemne, taka niespodzianka. Ja stoję w kolejce po kawę, po naszą kawę od Knitted Coffee i widzę, idzie Magda z Moniką z kanału Nita Story, a Magda to jest Magdalena z kanału Nocna Dziwiarka, która tak zaplanowała swoją podróż do Polski, że trafiła właśnie na krakowski jarmark Welny i że oni idą w naszą stronę, widzą mnie, podchodzą do mnie, się witamy i ja mówię, że a ty chyba już fajne zakupy zrobiłaś i są takie ciężkie, bo ona ma kilka takich torebek i ona te torebki tak bardzo ciężko przekłada z jednej ręki do drugiej. Ona mówi, to dla ciebie. Ja mówię, w sensie dla mnie, co tam jest? Ona mówi, wino, mogę tu u męża zostawić. Ja mówię, okej, no to zostawiaj. I ona zapytała mnie, ona miała właśnie najpierw to różowe i ona zapytała, czy pijesz różowe? Ja mówię, że chyba raczej jasne, ale różowe również może być. Ona to ja ci zamienię. I potem przynosi mi drugą butelkę i się nie zamienia. Ona zostawiła mi i różowe,
i białe wino. Także dziękuję bardzo. Jeszcze ciasteczka. I te ciasteczka były takie pyszne, one były takie słono-słodkie. Już połowę zjedliśmy. Chciałam wam pokazać opakowanie, ale tam jest już gdzieś na kuchni i muszę kończyć. I jeszcze najciekawsze, jak ja poznawałam wszystkich dziewczyn, z którymi się widziałam po raz pierwszy na żywo, a kojarzę ich z Instagramu albo z YouTube'a, na przykład na przykładzie Moniki z kanału Knita Story, tu podpiszę, jak się nazywa jej kanał i również zostawię linka do jej vlogów, bo uwielbiam ich oglądać, że wiesz, idziemy gdzieś usiąść, ja teraz tam siedzę, tam Patrycja rysuje w kawiarni na górze i Hugo już zaczyna coś tam wrzeszczeć, to idziemy tam na górze porozmawiać, a co tam kupiłaś, a jak tam w ogóle teraz, w tej chwili. Także to nie było takie, że my się widzimy po raz pierwszy, ja miałam takie wrażenie i potem tak przemyślałam, chyba fajna zabawa tam jest w pokoju. Przemyślałam sobie, że nie było czegoś takiego, że my się poznaliśmy na żywo teraz, tu, po raz pierwszy. My się znamy już od kilku dobrych lat. My już wiemy, co się dzieje. Wiemy, że jeden tatuaż to jest Frida, poznałam po brwiach, a drugi tatuaż to jest ich kot, kotka, kot. I to jest takie, jakby, to jest takie... jakby miało tak być, bo my oglądamy siebie nawzajem, my opowiadamy o sobie i już jakby ta informacja zostaje w naszej głowie, już kiedy widzimy człowieka, już nie będziemy o to pytać, a co się dzieje, a co się stało, bo my już wiemy, już na bieżąco śledzimy, no oczywiście tylko o tym, o czym my sami blogerzy mówimy i o czym opowiadamy. Także to było takie, że ja już z Moniką my z Moniką się znamy od kilku lat, od 5 albo od 10. Super to było, krótkie były te rozmowy. Chciałam by spędzić jeszcze więcej minut w rozmowach z wami. I co, chyba będziemy kończyć. Chyba to wszystko, o czym chciałam powiedzieć. Będę kończyć swój aktualny top, będę kończyć swój aktualny kardigan. Jeżeli byliście na targach, to napiszcie mi. Jeżeli udało się nam wymienić kilkoma słowami, to również napiszcie mi. I dziękuję, że byliście ze mną. Czekam na was w komentarzach. Cześć, pa, otecie z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie. Czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Gdy przechodziłam przez kolejkę, która stała po naszą kawę, złapała mnie jedna z was i pani z szarej pracowni i wrzuciła nam prezent z Patrycją. I to jest taka torebka. Filc z filcu? Chyba jest z filcu. I zobaczcie, jak wygląda. I taką torebkę dostaliśmy w prezencie. Patrycji bardzo się spodobało. Pani z szarej pracowni. Pani, bardzo dziękuję. Patrycja się bardzo ucieszyła. Ona właśnie uwielbia takie rzeczy. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ma takie rączki, które długość których można zmienić z łatwością. Jest otwierana na zatrzask i w środku nawet ma kieszenie. Tak. Jest tak dobrze zrobiona. Na maszynie zszyta. Jedna taka torebka i jeszcze ja dostałam od szarej pracowni takie etui na takich sznureczkach ze sznurka bawełnianego do chowania, zgadnijcie czego, drutów i jakichś akcesoriów. Te etui nie jest takie większe, a takie mniejsze. O, i tak wygląda. Także po prostu obejrzałam po nagraniu vloga, czy o wszystkim powiedziałam i właśnie zapomniałam i leżali te dwie rzeczy, które dostałam w torebce. Bardzo dziękuję, bardzo no miło było z Patrycją potem to oglądać. Także teraz to na pewno końcówka. Cześć i pa. I w komentarzach się widzimy.